Cześć, cześć, cześć. Witam cię w kolejnym syropie zagawy. Historię z życia Macieja i jego procesów i pracy nad sobą. Znów, w nawiązaniu do kolejnego. No to byłoby ciekawe, jakbym nawiązywał do kolejnego nagrania. Do poprzedniego nagrania. Sam to kiedyś robiłem i słyszę często, w sensie jak się otaczam w takim środowisku, to często słyszę coś takiego, że ktoś mówi: ja już mam to przepracowane, ja już z tym nie mam problemu, to już przepracowałem, nie mam problemu z dumą, jakby ze złością, smutkiem, wiesz, ja już, Macie, ja już mam to za sobą. Śmieję się, bo ja sam to mówiłem. Mnie najbardziej bawiło, jak gdzieś mówiłem głośno o tym, że ja już dumę mam przepracowaną. Zabawne było to, jak się okazało, że nie. Tak samo jak moja przyjaciółka Agnieszka się śmieje z tego, jak gdzieś do tego wracamy, że kiedy zaczynałem moją pracę z emocjami, z częściami wtedy tak zwanymi, gdzieś tam znajdywałem różne części, coś już z nimi robiłem i gdzieś naprawdę to było tak jakieś pół roku, po roku pracy z jakimiś częściami, miałem taki zeszyt, w którym gdzieś one były napisane i czerwonym długopisem skreślałem, bo z tą częścią już sobie poradziłem. Tam było ofiara, kat, biedaczek, takie części te, że tak powiem, oparte na bardziej ograniczających energiach, że z nimi Maciej już sobie poradził. Tam jest wszystko ogarnięte. Nie było. Nie było. I przez to, że jeszcze tak robiłem, to wracało to z podwojoną siłą, bo to było takie wzięcie tych części, schowanie, zepchnięcie. Ja już, ty już jesteś przepracowany, ciebie nie ma. Maciej już nie ma w sobie ofiary. Nie ma kata, nie ma żadnych tam kopii rodziców czy biedaczków i tak dalej. Nie! On już jest oświecony. Nie był. Dalej nie jest, żeby było jasne. I do czego dążę z tym? Dopiero kiedy naprawdę przeszedłem kilka takich głębokich momentów w życiu, kiedy tak zwanych rozstań samemu ze sobą, to wtedy dopiero mogłem, gdzieś miałem poczucie takie, że dobra, to chyba w tym temacie rzeczywiście tam w środku zaszło, no coś przeklikało, przeskoczyło, zaszła taka namacalna zmiana. Bo było mi to najłatwiej, jest mi najłatwiej to porównać na rozstaniach takich z drugim człowiekiem. W moim przypadku takie dwa największe rozstania były z kobietami, z którymi byłem na przestrzeni lat. I w momencie, kiedy przyszło takie pierwsze rozstanie u mnie w środku, to po wszystkim miałem takie, kurde, to było podobne. To były podobne odczucia, podobne stany. Na ten moment uważam, że nawet jeszcze głębsze, bo to były związane stricte ze mną. Zabawne było w tych procesach to, że to był taki głos w głowie, tak to nazwijmy, ale głos bardziej we mnie, mówiący: Maciej, jestem gotowy, żeby odejść. Powiedzmy, jakaś część mnie tak mówiła. I wtedy przychodziło takie, co? Jakie odejść? Gdzie odejść? Nigdzie nie będziesz odchodził, jakby jesteś częścią mnie. Ale to już była decyzja podjęta. Kawałek mnie, który właśnie został, tak to nazwę, przepracowany, dostał jakieś zauważenie, emocje zostały uwolnione, był gotowy odpuścić. Zrobić miejsce dla kogoś, czegoś innego we mnie. Dla jakichś nowych części, czy obszarów, czy emocji. I to było takie, nie możesz odejść. Jak to? Jesteś częścią mnie. Ale tak jak mówię, to już było za późno, bo ta część mnie odchodziła. I wierz mi lub nie, ale to przychodzi taki moment wewnętrznej żałoby, na którą trzeba sobie pozwolić. Trzeba ją przeżyć. Podchodzi kawałek ciebie. Przychodzi jakiś nowy, ale nie od razu. Jest ten moment, kiedy trzeba pozwolić sobie poczuć to. Dlatego też bardzo, bardzo polecam uważać na mówienie w kategoriach: ja już to przepracowałem. Jeżeli to przepracujesz, to przepracujesz naprawdę. Będziesz to czuć, czuła. Ale takie mówienie, powtarzanie tego i może właśnie wręcz takie, no u mnie to było z tą dumą. To jest super przykład. Ja byłem dumny z tego, że przepracowałem dumę. To z automatu zaprzecza temu, bo to było takie na pewnym poziomie chwalenie się, że ja przepracowałem dumę. Ja już nie mam z tym problemu. Hello. Ja taki oświecony człowiek. To dla mnie był taki właśnie jeden z takich rozwojowych liści, jak ja to nazywam, że człowiek się budzi i ma takie może troszeczkę pokory. Nie, że jakoś dużo, tak troszeczkę, ale może troszeczkę pokory. Bo tak jak mówię, to nie jest, to jest praca, której, to jest ta różnica, w sensie to jest ten
taki problem, jeżeli chodzi o pracę z emocjami, bo jak pójdziesz na siłownię, widzisz efekty. Od razu, czasami, no tak, czasami nawet od razu, bo nie wiem, bardziej się rozciągniesz, ma poprawiać się mobilność, może nawet kondycja, po prostu czujesz się lepiej. W pracy z emocjami na ten efekt, uważam, na ten efekt czeka się dłużej, czasami dużo dłużej. I tu nie żadnej presji. Tu się nie w sensie, im bardziej ja na siebie wywierałem presję, że coś muszę zrobić, coś przepracować, tym efekt był odwrotny. Bo ja zamykałem się na to, zamykam się w takich momentach na to, żeby to, co się dzieje we mnie, płynęło swoim naturalnym torem, po swojemu, swoim tempem. Tu wchodzi temat naszego kochanego umysłu, który od malutkiego nam się wbija w te nasze główki, że my tu z poziomu umysłu mamy decyzję podejmować. Nie, to nie jest narzędzie do podejmowania decyzji. To jest świetne narzędzie do rozwiązywania logicznych problemów. To jest świetne narzędzie do podpowiadania logicznych rozwiązań. Jednak jeżeli my chcemy się rozwinąć i żyć po swojemu, to to ma płynąć z naszego wnętrza, z czegoś głębszego, z tak zwanego wewnętrznego autorytetu, z intuicji, z serca. Nazywaj to jak chcesz. A to ma być spójne tu z tobą, a nie z umysłem. Bo umysł jest od tego, żeby po pierwsze było najwygodnie, bezpiecznie i umysł jest albo w przeszłości, albo w przyszłości. A ty żyjesz tu, w tym miejscu. Tu podejmujesz decyzję. Więc też w tych procesach, jeżeli pozwalamy na to, żeby to umysł kierował, prowadził taki proces, kierował tym procesem, to dobrze nie wróży. To w dobrym kierunku to nie pójdzie. Bo te nasze procesy dzieją się na poziomie głębszym, podświadomym. Dlatego też na przykład sny są bardzo pomocne, bo kiedy zasypiamy, to właśnie ten nasz umysł jest na pewnym poziomie wyłączony, działa nasza podświadomość. Dlatego też warto korzystać ze snów. Zbierając w całość to, w tych procesach emocjonalnych, pokora i taka akceptacja, cierpliwość i przyzwolenie na to, żeby trwał proces, żeby proces płynął po swojemu, jest niezbędna. Niezbędna jest. Im więcej umysłu wsadzisz w tą pracę, tym ta praca będzie, jak dla mnie, albo szła gdzieś na boki, albo zatrzymywała się, albo czasami wręcz cofała. Żeby było jasne, kiedy pracujemy nad swoimi emocjami, kiedy pracujemy nad tymi rzeczami z przeszłości, nad jakimiś traumami, to wręcz wskazane jest, żeby jakby w logiczny sposób pewne rzeczy sobie tłumaczyć, bo też powiedzenie głośno o czymś związanym z nami, z emocjami, bardzo często jest uwalniające, bo my dostajemy, nasz umysł, nasza podświadomość dostaje info, z czego coś wynika w nas. I stwierdza, aha, ha, to w sumie nie ma sensu, żebym tak dalej funkcjonował. No dobra, to można to odpuścić. Więc żeby było jasne, to jest ważne, żeby to zrozumienie też szło, ale jakby jeżeli chodzi o te procesy wewnętrzne, te emocjonalne, to tam ważniejsze są emocje. Dlatego też nie zawsze potrzeba tak w 100% przypomnieć sobie jakieś wspomnienie. Ważniejsze, żeby przypomnieć sobie emocje i odczucia. Dlatego też no, ja się już nauczyłem na swoim przykładzie wiele razy, że im bardziej odpuszczę takie z umysłu podchodzenie do tematu, tym proces gdzieś się zadziewa się. No, proces, który się dzieje we mnie, jest bardziej płynny, jest bardziej naturalny. I tak jak mówiłem chyba w pierwszym nagraniu z tych, które teraz nagrywam, te najgłębsze takie rzeczy, które się zadziały we mnie, nie wynikały z tego, że były zaplanowane. Raz mi się zdarzyło, że miałem buzię pełną kanapki z pasztetem i w pewnym momencie coś mi kliknęło w głowie i dosłownie zacząłem się jakby dusić w pewien sposób, bo zaczęły płynąć łzy, pojawił się płacz, a ja tą kanapkę w buzi mam z tym pasztetem, chyba też z masłem. I się okazało, że to jest ten moment, w którym coś do mnie przyszło i trzeba sobie z tym poradzić, trzeba przełknąć tę kanapkę z pasztetem i pozwolić sobie na to, żeby popłynęło to, co popłynęło. Także no tu główne przesłanie jest takie, że więcej pokory, jeżeli chodzi o podejście do tego, co już przepracowaliśmy i co ogarnęliśmy. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Trzymaj się.